Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, to pozwolę sobie rozpocząć nasze spotkanie dzisiejsze. Bardzo Państwa serdecznie witam w murach Muzeum Śląska Cieszyńskiego na kolejnym spotkaniu rzecznikowskim. Dzisiaj z tą bohaterką, naszą bohaterką, nie bohaterem, ale bohaterką. I tak sobie pomyślałam, że zazwyczaj o kobietach mówią kobiety, a my mamy mężczyznę, także ha, bardzo mi się podoba ten pomysł, że o kobiecie będzie mówił mężczyzna. Oczywiście bohaterką jest Elżbieta Bawarska, czyli żona Franciszka Józefa, cesarzowa Sisi zwana. Kto jej nie zna i pewnie wszyscy ją znamy i oglądaliśmy mnóstwo różnych produkcji filmowych i może... Chodź. Będzie specjalny gość. Specjalny, bardzo dobrze. Tak. Także bardzo dziękuję za przygotowanie tego wykładu i oddaję już Państwa w ręce pana Wojciecha Święsta, który opiekuje się działem fotografii, ale tam są takie horyzonty szerokie, że ha! Także bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie w tak licznym gronie. Dziesiątego września 1898 roku, około godziny 13:40, w wyniku rany w serce odniesionej podczas zamachu, czego wyobrażenie widzimy tutaj na załączonym obrazku, zmarła cesarzowa Austro-Węgier Elżbieta Bawarska, zwana Sisi. Nieco ponad 2 tygodnie temu minęło więc 125 lat od tego wydarzenia i w związku z tym pomyślałem, że byłoby niezłym pomysłem, żeby powiedzieć coś na temat naszej słynącej z urody cesarzowej, choć z naszym regionem nie miała zbyt wiele wspólnego, by powiedzieć, że nie miała nic wspólnego. No ale trzeba tutaj wspomnieć, że jednak nosiła wśród wielu swoich honorowych tytułów także tytuł księżnej cieszyńskiej. No i jest postacią w naszych stronach chyba jednak popularną, choć nie tak popularną jak jej małżonek, cesarz Franciszek Józef I. W jednym z artykułów znalazłem takie stwierdzenie, że Sisi jest chyba jedną z najlepiej znanych postaci historycznych. Najbardziej znanych? Może tak, ale czy najlepiej znanych? Tego już bym nie powiedział. Narracji na temat tej postaci jest tak wiele, że można się pogubić. A można zakładać, że będzie ich jeszcze coraz więcej, ponieważ teraz coraz popularniejsze są takie różne studia poświęcone stricte historii kobiet czy feminizmowi, w którego ikonę właśnie Sisi próbuje się przekształcać. Mówiąc szerzej, można powiedzieć, że Sisi już od połowy lat 50. jest taką ikoną popkultury. Oczywiście od momentu, kiedy zaczęły się ukazywać słynne, kultowe filmy o cesarzowej z Romy Schneider w roli tytułowej. Obecnie natomiast przeżywają pewien renesans. Obecnie można powiedzieć, że jest renesans właśnie produkcji filmowych związanych z Sisi. Pojawiają się coraz to nowe produkcje filmowe, coraz to nowe produkcje telewizyjne, jak tutaj już pani dyrektor wspomniała. Przyznam, że ja tej całej twórczości nie znam, praktycznie w ogóle, znam ją jedynie ze słyszenia, ale tutaj widzimy
grafikę reklamującą jeden z tych filmów, polski tytuł filmu W gorsecie. Widzimy, że ten wizerunek cesarzowej jest już tutaj troszkę inny. W publikacjach można się spotkać ze stwierdzeniem, że Sisi była jedną z pierwszych, czy wręcz w ogóle pierwszą celebrytką. I tutaj cytat. W dzisiejszych czasach byłaby prawdopodobnie w ogóle influencerką par excellence, czyli tak w najwyższym stopniu. Rzadko kiedy ktoś tak precyzyjnie przemyślał, dopracował, ukształtował, wdrożył, realizował i podążał za własnym wizerunkiem. Tak pisze antropolog kultury, która zajmuje się Habsburgami, pani doktor Renata Hołda, odwołując się do jednej takiej wystawy, która była w Niemczech na przełomie 2020-2021 roku, gdzie były prezentowane te prywatne albumy ze zdjęciami, ponieważ cesarzowa Elżbieta kolekcjonowała także właśnie albumy ze zdjęciami, które w latach 70. dopiero wypłynęły i na tej wystawie właśnie były prezentowane. A kim są influencerzy? Bo ja przyznam, że nie wiedziałem, musiałem to sprawdzić. To proszę Państwa, są tacy celebryci internetowi, którzy mają bardzo duży wpływ na swoich fanów, którzy tych celebrytów oglądają właśnie w internecie. Tacy najpopularniejsi polscy influencerzy to jest, proszę Państwa, małżeństwo Lewandowskich, ale chyba częściej używa się tego terminu w odniesieniu do takich blogerek modowych, typu właśnie MaFashion, Jessica Mercedes, Natalia Siwiec czy Kasia Tusk. I się zastanawiam, czy ta opinia jednak nie jest dla naszej cesarzowej trochę krzywdząca. Generalnie w tych narracjach przedstawiających Sisi właśnie jako celebrytkę, czy wręcz właśnie feministkę, w mniejszym stopniu eksponuje się tą ciemną stronę jej osobowości, którą chyba jednak także posiadała. W takiej sferze czysto faktograficznej Sisi jest postacią dobrze znaną i przyznam, że w związku z tym miałem wątpliwości, czy taki wykład w ogóle jest sens organizować, ale ostatecznie przekonał mnie do tego fakt, że nieco ponad rok temu na naszej wystawie stałej znalazł się właśnie ten obraz przedstawiający oczywiście cesarzową Elżbietę i pomyślałem, że to spotkanie będzie dobrą okazją, żeby no, po pierwsze o tym w ogóle poinformować, że no, ta nasza ekspozycja stała się także zmienia, a także no, żeby przyjrzeć się temu obrazowi. Przyjrzyjmy mu się, ale ja na jego temat nie będę się wypowiadać, tym bardziej, że niezbyt wiele na jego temat wiadomo. Jest to, no, można powiedzieć, pewna kopia powstała na podstawie jednego z oficjalnych wizerunków cesarzowej. Jeśli chodzi o autora, to jest nieznany. Jeśli chodzi o datację, jest bardzo, bardzo orientacyjnie ten obraz datowany na rok 1875. Ja, proszę Państwa, w swoim wykładzie nie będę przedstawiał jakby życiorysu cesarzowej tak kompleksowo. Chciałem się natomiast skupić głównie na jej relacjach z najbliższymi, które, myślę, ukształtowały tą jej złożoną osobowość. Proszę Państwa, wiemy już, kiedy cesarzowa zmarła. Urodziła się natomiast 24 grudnia 1837 roku w Monachium. Była córką księcia Bawarii Maksymiliana Józefa Wittelsbacha oraz księżniczki bawarskiej Ludwiki Wilhelminy Wittelsbach. Także rodzice Sisi mieli tak samo na nazwisko, wywodzili się z tego samego rodu i w istocie byli ze sobą blisko spokrewnieni. Mianowicie pradziadkowie matki, którzy swoją drogą też obydwoje byli z rodu Wittelsbachów, byli pradziadkami ojca Sisi. Inaczej mówiąc, ojciec Maksymiliana, czyli ojca, był kuzynem matki. Małżeństwo między nimi, choć załączona grafika może na to nie wskazuje,
ale zobaczymy, że te grafiki często były mocno, że tak powiem, podkoloryzowane, jeśli chodzi o przedstawianie postaci, które możemy na nich zobaczyć. Małżeństwo było zawarte z rozsądku. Maksymilian od samego początku nie ukrywał, że nie darzy swojej małżonki uczuciem, a ta była rozgoryczona, że chociaż była znana z wielkiej urody, to w przeciwieństwie do swych starszych sióstr nie dostała męża z perspektywami na objęcie jakiegoś tronu, a osobliwego dziwaka, bo chyba tak można powiedzieć o Maksymilianie Józefie. Był to człowiek, który dużo podróżował, pisał wiersze, grał na cytrze, śpiewał. Bywało nawet, że przebierał się za klauna i popisywał sztuczkami cyrkowymi. Miał też liczne kochanki i dwoje nieślubnych córek, z którymi utrzymywał kontakt. Mimo tego z Ludwiką Wilhelminą doczekał się dziesiątki potomstwa, spośród którego ósemka, w tym Sisi, przeżyła do wieku dorosłego. Tutaj możemy zobaczyć zdjęcie mniej więcej z 1800, obraz mniej więcej z 1854, to jest rodzeństwo Sisi. Widzimy tutaj 7 osób, nie ma tutaj natomiast samej cesarzowej. Jest to tylko jej rodzeństwo. Przyszła cesarzowa Sisi pojawiła się na świecie z jednym ząbkiem, co zostało potraktowane za szczęśliwą wróżbę. Wydaje się to dosyć niewiarygodną sprawą, ale faktycznie jedno na dwa w porywach do 3000 dzieci pojawia się na świecie z jednym lub nawet większą liczbą zębów. Jej już używane w czasie dzieciństwa przezwisko Sisi jest oczywiście zdrobniałą formą imienia Elizabeth, która jakby wyewoluowała z Lisi. I prawidłową pisownią tego przezwiska jest pisownia przez jedno S. Spotyka się też pisownie przez dwa S, ale ona jest nieoryginalna. Ona została spopularyzowana właśnie przez te filmy z Romy Schneider. Tam Sisi była zapisywana przez dwa S i tak już zostało, że raz się pisze przez jedno, raz przez dwa i często nie przywiązuje się do tego najmniejszej wagi. Mimo tej takiej niezgodności charakterów, delikatnie mówiąc, rodziców, dzieci miały chyba szczęśliwe dzieciństwo. Wobec wyboru starszej siostry Elżbiety, Heleny, zwanej Nenę, do ewentualnego przyszłego małżeństwa dynastycznego i zainwestowaniu jakby w nią przede wszystkim środków na wykształcenie, na wychowanie, środków, które były zresztą ograniczone w tej rodzinie, nasza bohaterka mogła cieszyć się dosyć beztroskim dzieciństwem. Spędzała czas na zabawie, na rozwijaniu swoich pasji, jeździectwa już wówczas, polowań, wędkowania, rysowania zwierząt, krajobrazów, a także pisania wierszy. Nie przywiązywała natomiast ponoć większej wagi do nauki, choć wiadomo, że miała swoją osobistą guwernantkę. Przez pewien czas była nią Angielka. Także Sisi już jako dziecko nauczyła się biegle mówić w języku angielskim. Wiadomo, że już jako dorosła osoba biegle władała jeszcze kilkoma językami. Cieszyła się atencją swojego ojca. Miała bardzo bliską relację ze swoją matką, która jakby była dosyć nietypowa pod tym względem, że właśnie poświęcała swoim dzieciom dużo, dużo uwagi, dużo troski, dużo miłości, co w tych kręgach jakby nie było regułą, ponieważ najczęściej cedowano to właśnie na służbę, na nauczycieli. W ogóle matka
podobnie jak jej małżonek, była osobą taką wymykającą się schematom ówczesnym, można powiedzieć. Lubiła spędzać czas na wsi, na łonie przyrody. Nie przejmowała się konwenansami, nie przejmowała się odpowiednim ubiorem obowiązującym w tych sferach, doborem odpowiedniego towarzystwa. I miała jeszcze jedną osobliwą pasję, taką, że kolekcjonowała zegarki. Doszukując się korzeni skomplikowanej osobowości cesarzowej Sisi, zwróćmy więc uwagę na to, że obydwoje jej rodziców było oryginalnych, a ich wzajemna relacja była no, jednak dosyć trudna. Prawdopodobnie dosyć oziębła. Matka Sisi przedstawiana jest przy tym jako osoba taka dosyć uległa, niedowartościowana, bardzo mocno wpatrzona w swoją siostrę Zofię, czyli przyszłą teściową cesarzowej Sisi, której właśnie udało się, można powiedzieć, zrobić taką karierę, której udało się trafić na dwór we Wiedniu, która była stawiana jako wzór właśnie dla młodej Sisi i innych córek Ludwiki Wilhelminy. Także widzimy, że mamy tutaj taką dosyć ciekawą sytuację, że z jednej strony matka Sisi i matka cesarza Franciszka Józefa były siostrami, czyli cesarzowa i cesarz byli oczywiście najbliższym możliwym kuzynostwem, chociaż no to jest akurat powszechnie znany fakt. A po drugie właśnie przyszła teściowa Sisi, której ta w przyszłości no chyba można tak powiedzieć, nienawidziła, z którą miała bardzo, bardzo ciężki konflikt, była jej stawiana w dzieciństwie jako wzór do naśladowania. Więc widzimy, że no, wystąpiła tutaj taka drobna, można powiedzieć, ironia losu. Ale zobaczymy zaraz, mam nadzieję, że te dwie kobiety, czyli Sisi i jej teściową, arcyksiężną Zofię, łączyło znacznie więcej niż początkowo może się wydawać. Kończąc już wątek dzieciństwa naszej cesarzowej, jeszcze chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie, że ostatnio pokazała się taka książka Martiny Winkelhofer, badaczki austriackiej właśnie Habsburgów, która została w Polsce wydana w 2022 roku, pod takim właśnie tytułem Cesarzowa, pierwsze lata z Sisi na wiedeńskim dworze w roku 2022. I pani Winkelhofer po prostu kwestionuje właśnie to, co zostało powiedziane przeze mnie przed chwilą, mianowicie, że kwestionuje tą powszechnie przyjmowaną wersję, że dzieciństwo Sisi było właśnie takie beztroskie oraz to, że nie była ona przygotowywana do małżeństwa dynastycznego. No ale na razie się to jeszcze nie przyjęło. Książka jest nowa, więc pewnie będzie to przedmiotem dalszych badań nad tą postacią. Księżna Ludwika Wilhelmina, a więc matka Sisi oraz arcyksiężna Zofia, a więc matka cesarza Franciszka Józefa, obmyśliły taki plan, że wyswatają swoje dzieci, pomijając różne powody polityczne, w politykę może tak głęboko nie wchodźmy. Jednymi z czynników było to, że arcyksiężna Zofia zakładała, że na siostrzenicę będzie jej łatwiej wpływać niż na obcą kobietę, a także chciała podbudować znaczenie własnego rodu, czyli właśnie Wittelsbachów. Latem 1853 roku
panie zaaranżowały więc spotkanie w austriackim kurorcie Bad Ischl, przy czym oczywiście tą córką, która była jakby, która miała zostać cesarzową, nie była Elżbieta, tylko ta jej starsza siostra Helena, o której już tutaj powiedzieliśmy, zwana Nene. Sisi natomiast miała być przeznaczona młodszemu bratu cesarza, Karolowi Ludwikowi. W tej delegacji ponoć Sisi znalazła się dla towarzystwa, a także celem ukojenia złamanego serca, bowiem doświadczyła właśnie pierwszej nieszczęśliwej miłości, tragicznie zakończonej, o czym właśnie pisała w swoich młodzieńczych wierszach, że była zakochana w jakimś hrabiu bliżej nieznanym, Richardzie, który służył właśnie, no był jakoś tam związany z dworem jego ojca, a ten, kiedy się dowiedział, to wysłał go na jakąś misję w jakieś odległe miejsce, gdzie ten zachorował i później niestety umarł. Jednak to właśnie młodsza z sióstr została wybranką serca cesarza. Na balu, do którego doszło w czasie tego oczywiście trwającego dłużej przyjazdu sióstr, Franciszek Józef wręczył Sisi bukiet czerwonych róż, co było powszechnie wiadome, że jest oznaką jakby chęci zaręczyn. Ponoć Elżbieta, jako być może jedyna na sali, nie potrafiła zinterpretować tego gestu ze strony cesarza i było to takie jej pierwsze faux pas, których w późniejszym czasie zaczęło jej się mnożyć i mnożyć, także później miała ich już na swoim koncie nieskończoną ilość, co bardzo oczywiście irytowało jej apodyktyczną teściową. Ta, pomimo że początkowo była zdziwiona wyborem syna i przekonywała go, żeby jednak związał się ze starszą z sióstr, która, jak powiedzieliśmy, była przygotowywana do małżeństwa dynastycznego, nie robiła synowi jakichś wielkich problemów z poślubieniem Elżbiety, do czego doszło oczywiście z wielką pompą w Wiedniu 24 kwietnia 1854 roku. Jak już powiedzieliśmy, są dwie odmienne wersje na temat tego, czy Sisi była przygotowana do tego małżeństwa dynastycznego, czy też nie. Fakt jednak faktem, choć początkowo wydawało się jej, że jest bez pamięci zakochana w swoim mężu, w cesarzu Franciszku Józefie, a być może początkowo w istocie tak było. Szybko przestała czuć się dobrze na dworze habsburskim. Poczuła się skrępowana licznymi obowiązkami, czego do tej pory nie znała. Poczuła się skrępowana sztywną dworską etykietą. Zaliczała kolejne wpadki, a każda taka wpadka oczywiście narażała ją na krytykę ze strony teściowej. Kobiety bardzo ambitnej, bardzo wymagającej, która miała na synową swój plan, która chciała przekształcić ją w taką no, cesarzową idealną w swojej wizji, oczywiście cesarzowej idealnej. I to miało miejsce już od praktycznie samego początku małżeństwa, w czasie miesiąca miodowego. Nowożeńcy spędzali je nieco pod Wiedniem, w zamku w Laksemburgu, ale cesarz Franciszek Józef codziennie dojeżdżał do Wiednia do pracy. Ponieważ no, taki był, jak Państwo wiedzą, że nie mógł sobie tego podarować. I wtedy młoda Sisi zostawała z mamą męża, z teściową. No i właśnie dochodziło do różnych takich sytuacji. Sisi wspominała później, że już w zasadzie w tym właśnie zupełnie pierwszym okresie swojego małżeństwa czuła się samotna.
Ojej. No. Arcyksiężna Zofia była trochę takim odbiciem Sisi w krzywym zwierciadle. Jak już wiemy, były z tej samej rodziny. Zofia, podobnie jak Sisi, również miała ciepłe, szczęśliwe dzieciństwo, kochających rodziców. Podobnie jak Sisi, była ulubienicą swojego ojca. Liczne rodzeństwo, z którym utrzymywała żywe kontakty także w dorosłości, w tym siostrę bliźniaczkę Marię, którą widzieliśmy na jednym z poprzednich slajdów, to zapomniałem Państwu powiedzieć. No, też taka ciekawostka, chyba niezbyt powszechnie znana, że właśnie arcyksiężna Zofia miała siostrę bliźniaczkę, która była później królową Saksonii. Podobnie jak Sisi, jej ciotka słynęła z wyjątkowej urody. Podobnie jak ona miała opinię dziewczyny upartej, dziewczyny stanowczej. W przeciwieństwie jednak do synowej, Zofia odebrała doskonałe wykształcenie. Podobnie jak w przypadku Sisi, jej małżeństwo nie było z miłości, że tak powiem, zostało zaaranżowane. Miało charakter dynastyczny. Jak już powiedzieliśmy, trafiła na dwór Habsburgów w Wiedniu z możliwą, choć niepewną, czy raczej mało pewną możliwością, że w przyszłości zostanie cesarzową, do czego ostatecznie nie doszło wskutek jej własnej decyzji. Ponieważ podczas Wiosny Ludów namówiła swojego męża, czyli arcyksięcia Franciszka Karola, do rezygnacji z korony cesarskiej i przekazania jej od razu synowi Franciszkowi Józefowi, o którym, umówmy się, krążyły nawet plotki, że nie jest synem arcyksięcia, a przebywającego wcześniej, wówczas już nieżyjącego, przebywającego na dworze w Wiedniu, syna Napoleona Bonaparte, zwanego Orlątkiem. W czasach, kiedy jeszcze żył bliskiego przyjaciela Zofii, a zmarł w roku 1832 w wieku zaledwie 21 lat, był kilka lat młodszy od Zofii, zmarł na gruźlicę. A rozwijam ten wątek z tego powodu, bo nie wiem, czy Państwo mają świadomość tego, że jednym z najpopularniejszych eksponatów w zbiorach naszego muzeum jest empirowy sekretarzyk, który należał właśnie do tego Orlątka. I więcej, który jest w tej sali, dokładnie tam. Także mogą sobie Państwo popatrzeć. Jest to bardzo, bardzo ciekawy obiekt, ale to jest temat na inną rozmowę. W każdym razie to taka ciekawostka, że mamy tutaj taki łącznik bezpośredni z tymi czasami i z tymi postaciami, o których tutaj mówimy. Wszak nie można wykluczyć, że ten mebel na własne oczy, że tak powiem, widział arcyksiężną Zofię. Proszę Państwa, co do tego domniemanego ojcostwa cesarza Franciszka Józefa przez Orlątko, tutaj właśnie mamy grafikę wykonaną na podstawie takiego znanego obrazu, który właśnie jest rzekomo jednym takim najmocniejszym, być może nawet jedynym dowodem na to, że właśnie Orlątko był ojcem cesarza Franciszka Józefa. Grafika przedstawia właśnie syna Napoleona Bonaparte, a cesarz Franciszek Józef I to jest ten mniejszy bobas siedzący mu na kolanach. Przy czym, proszę Państwa, muszę wyraźnie zaznaczyć, że są to tylko plotki, które jakby poza tym za bardzo nie znajdują żadnego potwierdzenia w faktach, ale chciałem o tym powiedzieć, jako że jest to taka ciekawostka. Patrząc zresztą na zdjęcie czy rycinę, akurat mam tutaj rycinę arcyksięcia Franciszka Karola, moglibyśmy mieć problem ze stwierdzeniem, czy jest to właśnie Franciszek Karol, czy też może Franciszek Józef I już w czasach
kiedy był w troszkę bardziej podeszłym wieku. Wracając jednak, proszę Państwa, do naszego wątku głównego, ja mam takie wrażenie, że ten stan początkowy w przypadku właśnie Zofii i Sisi był taki dosyć zbliżony. Ewolucja osobowości Zofii poszła jednak w zupełnie inną stronę, niż miało to miejsce w przypadku Sisi. Być może wobec braku ówcześnie w rodzinie Habsburgów silnych charakterów. Wobec konieczności walki o wpływy na dworze w Wiedniu, gdzie bardzo mocną pozycję miał kanclerz Klemens Lothar von Metternich. No i być może właśnie to zdecydowało, że Zofia sama stała się osobą bardzo twardą, bardzo, jak powiedzieliśmy, apodyktyczną, energiczną, ambitną, wymagającą. Do śmierci w roku 1872 to właśnie do niej należała faktyczna władza na dworze w Wiedniu. Ona odpowiadała za politykę dynastyczną Habsburgów. Mówiono o niej między innymi, że jest Heimliche Kaiserin, czyli sekretną cesarzową, że to ona jest jedynym mężczyzną na dworze, czy że była najważniejszą kobietą w austriackiej rodzinie cesarskiej zaraz po Marii Teresie. Dla Sisi jednak stała się prawdziwą zmorą. Po początkowym okresie, powiedzielibyśmy takim ochronnym, kiedy była dla niej troszkę bardziej wyrozumiała, jak powiedzieliśmy, dążąc do ukształtowania Sisi, idealnej cesarzowej, zaczęła ją temperować, krytykować, umniejszać jej, wyzłośliwiać się na niej, z czasem także obwiniać, wpędzać w poczucie winy. Twierdzić, że nie jest godna pozycji cesarzowej, którą posiada. Miała przy tym ogromny wpływ na swojego syna. Jako osoba obyta w sprawach polityki, była za życia jednym z głównych doradców cesarza Franciszka Józefa. Zajmowała się takimi szczegółami jak zatwierdzanie planu dnia cesarza, decydowaniem, kiedy i gdzie ma być podany obiad, czy zatwierdzaniem listy osób zaproszonych na bale, czy też jakieś uroczystości. Sam cesarz zaś, choć twierdził, że kochał Sisi, deklarował jej miłość, był niemal bezgranicznie oddany swojej matce i nie był w stanie się jej przeciwstawić. Najczęściej nie był w stanie się jej przeciwstawić. A Zofia wykorzystywała to i posuwała się także do interweniowania, czy ingerowania raczej, także w prywatne sprawy nowożeńców. Trzeba jednak powiedzieć, że w synowej dostrzegała także dobre strony. Bardzo często chwaliła ją oczywiście za urodę, twierdząc, że żadna inna kobieta nie jest w stanie się z nią równać pod tym względem. Jako osoba bardzo pobożna doceniała zaangażowanie Sisi w działalność charytatywną, wizyty w szpitalach, przytułkach czy kościołach. W swoim pamiętniku czy korespondencji opisuje swoją synową w sposób pozytywny, a w wielu miejscach można zobaczyć, że wręcz wyraża troskę o jej stan zdrowia. To jednak naturalnie niewiele zmieniało w ocenie Sisi swojej teściowej, to znaczy w tym, jak Sisi patrzyła na swoją teściową, a powszechnie się przyjmuje, że jej nienawidziła i uważała ją za swojego wroga, chociaż po latach miała stwierdzić, że arcyksiężna, postępując z nią w tak twardy sposób, nie kierowała się własną antypatią, tylko interesami państwa. A co ciekawe, w odniesieniu do swoich pozostałych synowych, arcyksiężna Zofia była teściową bardzo ciepłą. Ten
konflikt między Sisi a Zofią bodaj w największym stopniu objawił się w przypadku dzieci, naturalnie, cesarskiej pary. Arcyksiężna bowiem uważając Sisi za osobę młodą, zbyt niedojrzałą, uznała, że sama zajmie się wychowaniem dzieci cesarskiej pary, a Franciszek Józef się temu nie przeciwstawił. Okazja do wcielenia tego planu w życie przydarzyła się już niedługo, ponieważ 5 marca 1855 roku przyszła na świat pierworodna córka cesarskiej pary, która natychmiast po porodzie została zabrana cesarzowej i przekazana babce. Bez konsultacji z matką nadano jej imię po babce, Zofia. Pokój dziecięcy usytuowano w pobliżu apartamentów arcyksiężnej Zofii. Babka wybrała dla niej opiekunkę, babka podejmowała każdą decyzję związaną z małą Zofią. Sisi mogła widywać swoje dziecko jedynie za zgodą teściowej i w jej obecności. W związku z czym, jak sama później przyznała, zaczęła tracić po prostu chęć kontaktu ze swoją pierworodną córką. Babka była przy tym niemalże obsesyjnie zainteresowana swoją wnuczką, wynotowując w swoim pamiętniku każdy nawet najmniejszy szczegół, każdy najmniejszy postęp z nią związany. Sytuacja powtórzyła się już rok później. 12 lipca 1856 roku urodziła się druga córka, którą również natychmiast odebrano matce i przekazano babce. Bez konsultacji z Sisi córka otrzymała imię Gizela. I właśnie na tym polu, w temacie dostępu cesarzowej do dzieci, dochodziło na dworze w Hofburgu do nieustannych awantur. Niedługo po narodzinach Gizeli Sisi wykorzystała moment wyjazdu swojej teściowej poza dwór i namówiła męża do przeniesienia pokoju dziecinnego trochę w inne miejsce, dalej od apartamentów arcyksiężnej Zofii. Po jakimś czasie i wielu, wielu błaganiach w końcu uzyskała pewne prawa do dzieci. Mogła między innymi zabierać je w podróże ze sobą. Jedna z takich podróży miała miejsce w pierwszej połowie 1857 roku. Najpierw cesarska para udała się do Włoch, a później na Węgry. I był to jeden z niewielu przypadków, kiedy cesarz faktycznie postawił się swojej matce, a ujął za żoną, i w związku z czym dwie małe dziewczynki pojechały na tą podróż ze swoimi rodzicami. Na Węgrzech niestety zachorowały na biegunkę i dostały wysokiej gorączki. Gizela wróciła do zdrowia, jednak starsza, dwuletnia Zofia zmarła 29 maja, ponoć w ramionach swojej matki. I to był taki cios, po którym Sisi, obwiniająca się naturalnie o śmierć swojego dziecka, wpadła w głęboką depresję, która położyła się cieniem na jej osobowości, na jej dalszych losach, która pchnęła ją właśnie w stronę tego obsesyjnego kultu piękna, zbytku i dalekich podróży. Oczywiście także teściowa nie robiła tajemnicy z tego, kogo uważa za winnego śmierci dziecka. W tym momencie, w tym czasie Sisi przestała walczyć z teściową o opiekę nad Gizelą,
której relacja z matką, z... Sisi już nigdy się nie ociepliła. Próbując lepiej zrozumieć skomplikowaną osobowość arcyksiężnej Zofii, no, bo sami widzimy, że niewątpliwie ona także posiadała, podobnie jak Sisi, bardzo złożoną osobowość, dodajmy jeszcze, że kolejną rzeczą, jaka łączyła te dwie kobiety, było właśnie traumatyczne przeżycie utraty dziecka. Ponieważ w 1840 roku arcyksiężna Zofia straciła 5-letnią jedyną córkę, Marię Annę, która zmarła po gwałtownym ataku epilepsji. Trauma związana z tym wydarzeniem spowodowała, że jeszcze w tym samym roku urodziła martwego syna. Oczywiście te wydarzenia bardzo przeżyła, choć jeszcze jej ostatecznie nie załamały. Rok po tragicznej śmierci pierworodnej córki Sisi, 21 sierpnia 1858 roku, urodził się pierwszy długo oczekiwany syn Rudolf, który także trafił pod opiekę babki. W tym przypadku Sisi, jak już powiedzieliśmy, nie zabiegała o prawo do opieki nad dzieckiem. Tutaj widzimy właśnie Sisi z dwójką dzieci, z już troszkę większą Gizelą i z małym Rudolfem, natomiast na ścianie portret zmarłej Zofii, który ponoć no, znajdował się w apartamencie cesarzowej. Poród z Rudolfem poszedł bardzo ciężko i cesarzowa bardzo długo do siebie dochodziła. I to był taki trudny czas także pod względem politycznym, że tak powiem. Austria toczyła wojnę z Francją i z Piemontem i cesarzowa była już naprawdę wycieńczona psychicznie, była na skraju załamania nerwowego, choć niektórzy uważali, że symuluje. Zdiagnozowano u niej w tym czasie także gruźlicę. Wobec tego porzuciła dwór w Wiedniu i wyjechała na kilka miesięcy na Maderę, a później na grecką wyspę Korfu. A później w Wiedniu bywała już tylko gościem. Wracając jednak do Rudolfa, Sisi miała w jego przypadku też pewne przebłyski matczynej opiekuńczości. Przykładowo, gdy miał 7 lat, widząc jego pogarszający się stan psychiczny, który wiązała z osobą nauczyciela, który się nazywał Leopold Hrabia Gonder-Co. To był taki nauczyciel właśnie bardzo wymagający, apodyktyczny, wybrany oczywiście przez babkę, można przypuszczać, że na jej wzór. Sisi doprowadziła do jego zwolnienia, postawiła się swojemu mężowi, powiedziała, że albo nauczyciel odejdzie, albo ona odchodzi. I cesarz zdecydował się na zwolnienie hrabiego. Ponoć listy do syna często kończyła słowami: myśl często o swojej mamie. Pomimo jednak dobrych rokowań i starannego wychowania, Rudolf, no, coś w tym jego wychowaniu nie zagrało i pozostał dzieckiem nerwowym, dzieckiem niespokojnym, a w przyszłości, mimo zdobycia gruntownego wykształcenia, które przełożyło się na szerokie horyzonty intelektualne,
popadł w depresję czy neurastanie, szukając lekarstwa w morfinie, alkoholu oraz kobiecym towarzystwie, w czym nie przeszkadzał mu fakt, że posiadał już wówczas żonę i małą córeczkę. Pomimo bardzo skomplikowanej relacji z matką, to właśnie on był najbardziej do niej podobny ze wszystkich dzieci cesarskiej pary. Jako jedyny miał liberalne poglądy polityczne. Odziedziczył po matce temperament. Przejawiał liczne zainteresowania literackie, artystyczne. A także, podobnie jak matka, deklarował chęć opuszczenia tego świata, czego przejawem była eksponowana na jego biurku nieustannie czaszka oraz rewolwer. Pozostawał natomiast w konflikcie ze swoim ojcem, cesarzem Franciszkiem Józefem. Ciekawostka, o której pisałem kiedyś na łamach wiadomości ratuszowych. W 1877 roku, jako 19-letni cesarzewicz, na 4 dni odwiedził Cieszyn i najbliższe okolice. Jego koniec był jednak tragiczny, jak Państwo wiedzą. 12 lat później, 30 stycznia 1889 roku, w podwiedeńskim pałacyku myśliwskim Majerling, zginął w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach. Przyjmuje się najczęściej, że popełnił samobójstwo, zabijając wpierw za jej zgodą swoją kochankę, zresztą prawdopodobnie przelotną miłostkę, Marię Wetserę. Tak naprawdę to, co wydarzyło się w Majerlingu, no jest tak wiele scenariuszy, tak wiele hipotez, że nie jest takie pewne to, co powiedziałem, ale niestety no nie będzie już możliwości, żeby dowiedzieć się, co tam zaszło. Utrata jedynego syna ostatecznie załamała Sisi i no można się spotkać z opiniami, że już także ostatecznie rozbiła małżeństwo, które już wcześniej w małżeństwie ta relacja się trudno układała, a teraz, że małżeństwo między Sisi a Franciszkiem Józefem zostało rozbite i stało się małżeństwem jedynie na papierze, przyjmując formę w dużej mierze już korespondencyjną. I tutaj jeszcze jedna ciekawostka, chyba już ostatnia, związana z arcyksiężną Zofią, ponieważ szukamy takich paraleli w tych dwóch biografiach. I proszę Państwa, tutaj jeszcze jedna rzecz jest taka, że także Zofia zanotowała w swoim życiorysie podobną sytuację. Mianowicie była nią tragiczna śmierć cesarza wówczas Maksymiliana, cesarza Meksyku. 19 czerwca 1867 roku Maksymiliana, który był jej jakby ulubionym, faworyzowanym dzieckiem, nie był nim Franciszek Józef, był nim właśnie jego młodszy brat, który w 1864 roku przyjął ofertę zostania cesarzem Meksyku i udał się za ocean, gdzie niestety sprawy nie potoczyły się po jego myśli i po różnych perypetiach został pojmany. Może nawet mógł przeżyć, ale uniósł się honorem. Nie chciał opuścić swoich żołnierzy, swoich generałów, także został rozstrzelany. Jego ostatnim życzeniem było, żeby strzelano w twarz, żeby najbliżsi nie byli w stanie go zidentyfikować. No i to właśnie było takie wydarzenie, które ostatecznie złamało arcyksiężną Zofię, tak jak w przypadku Sisi była to śmierć Rudolfa. Po tym Zofia wycofała się z życia publicznego, pogrążyła się w rozpaczy, w melancholii,
zmarła, jak już powiedzieliśmy, 5 lat później. Także myślę, że jest jednak kilka tych punktów stycznych w życiu tych dwóch kobiet. Jeszcze faktycznie kończąc wątek arcyksiężnej Zofii, musimy jeszcze dodać, że w relacji ze swoimi wnukami była bardzo, bardzo dobrą babcią. Kochała swoje wnuki, dbała o ich wychowanie, dbała o ich solidną edukację. A wnuki odwdzięczały się jej także miłością i miały o niej jak najlepsze zdanie. I no, można wyczytać, że traktowały ją wręcz jak swoją rodzoną matkę, co oczywiście jeszcze przyczyniało się do pogłębiania tego konfliktu między Sisi a arcyksiężną Zofią. Czy jednak wobec tego wszystkiego, co tutaj zostało powiedziane na temat relacji Sisi z jej dziećmi, można ocenić, że cesarzowa nie czuła się związana ze swoimi dziećmi, czy też, że zaniedbywała dzieci, jak zwykło się to robić, ponieważ w publicystyce, jak może Państwo wiedzą, jest mnóstwo właśnie takich ocen tej sprawy. No, moim zdaniem nie. W międzyczasie 22 kwietnia 1868 roku a więc po 10 latach przerwy. Cesarzowa powiła swoje ostatnie dziecko, córkę Marię Walerię. Miał to być swoisty prezent dla narodu węgierskiego, z sympatii do którego już wtedy była znana Sisi. Właśnie w związku z przekształceniem rok wcześniej cesarstwa austriackiego w dualistyczną monarchię austro-węgierską. Obawiano się nawet, że jeśli urodzi się chłopiec, no to w przyszłości może on chcieć doprowadzić do oderwania węgierskiej części monarchii od części austriackiej. W związku ze śmiercią wspomnianą przed chwilą przeze mnie cesarza Maksymiliana w Meksyku i wycofaniem się teściowej z życia publicznego, rodzinnego, przestała ona także zgłaszać jakby aspiracje do wychowania kolejnego dziecka Sisi. No i właśnie Maria Valeria była jedynym dzieckiem cesarzowej, na którego wychowanie miała wpływ ona sama, w przypadku którego właśnie ona podejmowała decyzję. I faktycznie sama teściowa relacjonowała w liście do swojej siostry, matki Sisi, że ta jest całkowicie pochłonięta miłością i troską o nowonarodzoną córkę. Maria Valeria urodziła się na Węgrzech. Tam też się głównie wychowywała. Z matką porozumiewała się głównie w języku węgierskim, który Sisi w międzyczasie biegle opanowała. Przejawiała bardzo duże, przytłaczające wręcz córkę zainteresowanie jej sprawami. Zabierała ją we wszystkie swoje podróże i nazywała jedynaczką. Maria Valeria oczywiście kochała swoją matkę, ale z czasem zaczęła się od niej oddalać i zbliżać do ojca, do cesarza Franciszka Józefa. W zasadzie trzeba by się w to bardziej zagłębić pewnie, żeby stwierdzić dlaczego, ale prezentowała zbliżone, konserwatywne poglądy właśnie do cesarza. Była praktykującą katoliczką, prosiła cesarza, by ten w tajemnicy przed matką rozmawiał z nią w języku niemieckim. Podobnie jak ojciec, była osobą taką praktyczną i skromną. Zresztą rodzeństwa Maria Valeria miała słaby kontakt, chociaż akurat chyba jej siostra Gizela była do niej dosyć podobna, ponieważ ona też wdała się w ojca i pod
okiem babki wyrosła na taką osobę praktyczną, karną i ponoć nieskomplikowaną. Jak powiedzieliśmy, w 1860 roku w związku z problemami zdrowotnymi cesarzowa wyjechała na Maderę. Później bywała w różnych miejscach. W tym czasie zaczęła też kolekcjonować właśnie różne zdjęcia, o czym mówiłem na wstępie. Zaczęła tworzyć takie swoje albumy. Zbierała także zdjęcia pięknych kobiet, także tych z półświatka, co było dla niej właśnie takie inspirujące, w czym znajdowała ukojenie. Mówi się, że wtedy właśnie zaczęła się oddawać temu kultowi piękna. W stolicy monarchii po tym wyjeździe na Maderę pokazała się dopiero półtora roku później i jako taka osoba odmieniona. Doszło w niej do przemiany, jak w literaturze mamy przemianę bohatera. Tak tutaj miało miejsce coś podobnego. Była nieskora do współpracy, ostentacyjnie zbuntowana przeciwko wiedeńskiemu dworowi, otwarcie deklarująca sympatię dla narodu węgierskiego, z którym Habsburgowie stale mieli problemy. Wtedy też zaczęła właśnie się uczyć języka węgierskiego. Nie wierzono, że ona jest w stanie go opanować, ale zaskoczyła tutaj wszystkich i jak powiedzieliśmy, nauczyła się biegle mówić w tym jakże trudnym języku. Była skoncentrowana na sobie, na swoim interesie, na swoim zdrowiu, na urodzie. Wtedy właśnie zaczęła wprowadzać w życie swoje słynne, surowe diety, spędzać godziny na zabiegach pielęgnacyjnych czy na aktywności fizycznej i z czasem zaczęła mieć obsesję na tym punkcie. To znaczy tak, wiadomo, obsesję w potocznym, że tak powiem, słowa znaczeniu, bo nie jestem psychologiem ani psychiatrą, żeby to stwierdzić. No ale faktycznie zdarzały się dosyć skrajne sytuacje. Kazała na przykład się ważyć codziennie. Bywało, że do 3 razy dziennie. No, gdy przytyła kilka dekagramów, natychmiast narzucała sobie właśnie te drakońskie ograniczenia w jedzeniu. Często spożywała tylko taki mocny wywar z mięsa. Był to jej jedyny jakby posiłek w ciągu dnia. Codziennie jeździła konno. Też zdarzało się, że przez wiele godzin dziennie do czasu, aż z tego powodu zaczęło jej niedomagać zdrowie. Potrafiła też ponoć godzinami biegać po górach. Wiadomo, że lubiła też spacerować, ale biegać ponoć też. Obok niej galopowała na koniu dama dworu, a z tyłu biegł lokaj, którego zadaniem było zbieranie części garderoby, które w czasie biegu wyrzucała cesarzowa. W późniejszych czasach, kiedy właśnie już troszkę jej zdrowie nie domagało, zaczęła przerzucać się na spacery, szermierkę czy gimnastykę. Każdy zamek, w którym przebywała na terenie monarchii, musiał być wyposażony w salę gimnastyczną. Spała bez poduszki na metalowym łóżku, bo wierzyła, że to zapewnia utrzymanie prostej sylwetki w czasie snu. No i tak nie przystawało troszkę do właśnie tego zdrowego trybu życia to, że paliła papierosy, co było szokujące dla ówczesnych warstw arystokracji. Ponoć lubiła też wypić piwo. A także miała przynajmniej jeden tatuaż, kotwicę na ramieniu. Słynęła z urody, zwłaszcza z niesamowitych włosów, które w pewnym momencie sięgały jej nawet do kostek. Ich czesanie i układanie trwało codziennie 2 do 3 godzin. I właśnie w tym czasie cesarzowa często uczyła się języków i w ten sposób je opanowała. W trakcie tego czesania była cała ubrana na biało, wokół niej rozkładano też białe prześcieradło. Także cała służba
była ubrana na biało, by później wszystkie te włosy, które w czasie czesania jej powypadały, pozbierać, przeliczyć i jej zaprezentować na srebrnej misie. Kiedy stwierdzała, że tych włosów wypadło dużo, no to była tym faktem bardzo, bardzo rozgoryczona. Ta jej wspaniała fryzura ważyła ponoć 4 do 5 kg i ten ciężar powodował u niej niestety bóle głowy, przez co, no, żeby jej tego oszczędzić, te włosy trzeba było wieszać na takim specjalnym sznurze. Ostatecznie fryzurę skróciła nieco. Miała swoją osobistą fryzjerkę, która nazywała się Fanny Fajfalik. I to też taka ciekawostka, była jednocześnie jej sobowtórką, ponieważ Sisi korzystała z takiej instytucji jak sobowtór. Między innymi oddelegowała, nie wiem ile tych sobowtórów miała, ale sobowtórkę oddelegowywała na jakieś mniej znaczące imprezy publiczne. No i w ten sposób, tak właśnie dbając o urodę, zapracowała sobie na opinię najpiękniejszej kobiety swoich czasów. Miała też jednak kompleksy, na przykład zęby. Dlatego mówiła, starając się jak najmniej otwierać usta, przez co mówiła bardzo cicho. Do tego stopnia, że rozmówcy czasem nie rozumieli, co mówi, a wręcz uznawali, że jest osobą niezbyt lotną intelektualnie, że tak powiem. W ogóle była ponoć małomówna i dość wycofana. Z czasem zaczęła praktykować zasłanianie twarzy welonem czy też wachlarzem. W wieku 30 lat zakazała się portretować i fotografować, co nie znaczy oczywiście, że jej wizerunki zniknęły z przestrzeni publicznej. Wykorzystywano, sporządzano kopie tych, które już istniały wcześniej. Posuwano się także do robienia różnych kolaży czy fotomontaży przedstawiających na przykład jakieś sceny rodzinne właśnie z wcześniejszych, wykorzystując fotografie z wcześniejszych lat. Przy wzroście 172 cm ważyła 46 do 50 kg. Czasem się twierdzi, że cierpiała nie tylko na depresję, ale także na anoreksję. No i jeszcze jej taką charakterystyczną cechą było, że wydawała ogromne ilości pieniędzy swojego męża. Może nawet można powiedzieć, że ostentacyjnie, który jak wiadomo był jej zupełnym przeciwieństwem pod tym względem, bowiem cesarz był oczywiście bardzo, bardzo oszczędny. Horrendalne koszty pochłonęła na przykład budowa zamku Achilleion na wyspie Korfu. No i dodajmy, że Sisi po tej swojej metamorfozie prawdopodobnie nie była szczególnie miłą osobą. Jej starsza córka Gizela była znana z mocnej budowy ciała, a przy tym jej zdolności umysłowe, że tak powiem, oceniano jako przeciętne. I najwyraźniej rozczarowana matka nazywała ją Raker Dürzau. I teraz tak, Raker to jest staroniemieckie słowo oznaczające końskiego rzeźnika. Słowo Dür oznacza chudy lub wątły, zaś Zau oznacza maciorę. Czyli trudno to przetłumaczyć na język polski, no ale jakaś maciora. Więc niezbyt ładnie. Natomiast żonę swojego syna, cyksięcia Rudolfa, belgijską księżniczkę Stefanię Klotyldę, nazywała tłustą słonicą. Twierdzi się w ogóle, że kobiety przy kości napawały ją lękiem. Niechęć dla cesarzowej z tych jej ostatnich lat życia, choć nie wyartykułowana literalnie,
przebija na przykład z kart znanej książki Eugena Ketterla wspomnienia kamerdynera cesarza Franciszka Józefa I, które dla samego cesarza są laurką. Jednak jeśli chodzi o cesarzową, no to zdaniem autora do ideału małżonki było jej bardzo daleko. I tak dochodzimy do relacji z jeszcze jedną kluczową osobą z życia Sisi, mianowicie z mężem, z cesarzem Franciszkiem Józefem. Jak już powiedzieliśmy, w zasadzie od samego początku małżeństwa zaczęło się psuć, zaczęły ujawniać się przeciwieństwa charakterów cesarskiej pary, upodobań, ich stylów życia, ich oczekiwań. Wbrew temu, co jest prezentowane w filmach na temat Sisi, ten związek był także raczej pozbawiony romantyczności i płomienia namiętności. Zresztą prawdopodobnie Sisi po tej swojej metamorfozie przestała spełniać swoje małżeńskie obowiązki w tym zakresie, a przynajmniej bardzo mocno to ograniczyła. Jak pisze wspomniany przeze mnie przed chwilą kamerdyner cesarza Franciszka Józefa, cesarzowa odnosiła się do cesarza niezbyt łaskawie. Mimo to Franciszek Józef był wobec niej absolutnie rycerski. Był nią również niezmiennie bardzo zainteresowany. Na przykład niemalże do granic obsesji. Po raz kolejny się tutaj pojawia to słowo, ale coś w tym było. Kiedy cesarzowa przebywała w Wiedniu, nie miała spokoju. Cesarz co chwilę, co parę godzin wysyłał do niej lokaja, żeby ten dowiedział się, co cesarzowa porabia. Jak tutaj właśnie wspominał Ketterl, odnosiła się do niego niezbyt przychylnie. Była też dosyć złośliwa względem niego. Na przykład Ketterl opisuje takie sytuacje, że kazała otwierać na oścież wszystkie drzwi i okna, co oczywiście miało służyć jej zdrowiu, ale doskonale wiedziała, że jej małżonek nie znosi przeciągów. Mimo zakazu cesarza, czy nieprzychylnego ustosunkowania się cesarza do tego faktu, zapraszała też na dwór różnych podejrzanych osobników, co skutkowało niestety tym, że w niewyjaśnionych okolicznościach ginął inwentarz ruchomy na dworze. Gdy Franciszek Józef przyjeżdżał do zamku, w którym przebywała cesarzowa i chciał spotkać się z żoną, najczęściej jej sługi mieli takie dyspozycje, żeby go, mówiąc kolokwialnie, spławić. Więc przeważnie słyszał, że cesarzowa śpi i nie ma możliwości, żeby z nią rozmawiać. I Ketter pisze, że zdarzało się, że taka sytuacja miała miejsce nawet 10 dni pod rząd. Nie chcę się tutaj bawić w jakiegoś domorosłego psychologa, ale tak się zastanawiam, czy cesarzowa po prostu nie wdrażała w swoje małżeńskie pożycie po prostu wzorów, które sama wyniosła z domu. Bo jak powiedzieliśmy, jej rodzice także mieli dosyć skomplikowaną relację. Sam cesarz natomiast przy tej swojej deklarowanej wielkiej miłości dla cesarzowej, jak Państwo pewnie słyszeli, trudno było mu się zdobyć na jakiś większy romantyzm, co przejawiało się na przykład w korespondencji, jaką ta para ze sobą prowadziła, bo jak powiedzieliśmy, z czasem ta relacja przyjęła już charakter w dużej mierze korespondencyjny. Także Sisi szanowała niewątpliwie swojego męża, wysyłała do niego listy z tych swoich podróży, listy, w których referowała, gdzie się znajduje, co aktualnie porabia. Natomiast cesarz najczęściej odpisywał jej od razu, pisał bardzo zwięźle, bardzo oschle, o rzeczach bardzo przyziemnych i według pewnego takiego ustalonego schematu. Na przykład każdorazowo zaczynał list od słów serdeczne dzięki za list z dnia.
Pomimo tego jednak, pomimo tych wszystkich komplikacji, najczęściej ocenia się, że ta para jednak no, na swój wyjątkowo skomplikowany, złożony sposób, ale jednak darzyła się uczuciem, darzyła się miłością. Zresztą pierwsze słowa cesarza, gdy dowiedział się o śmierci swojej żony w wyniku zamachu, brzmiały: nikt nigdy nie dowie się, jak bardzo kochałem tę kobietę. Też bywa to różnie tłumaczone, ale wydźwięk pozostaje ten sam. Cesarzowa miała świadomość swoich niedociągnięć, w związku z czym, żeby trochę ulżyć cesarzowi w jego samotności, podsunęła mu koło roku 1885 przyjaciółkę w osobie oczywiście jednej z najpopularniejszych wówczas aktorek wiedeńskich, Katarzyny Schratt. Istota relacji tej dwójki, pani Schratt i cesarza, pozostaje w sferze plotek. Wiadomo jednak z całą pewnością, że Sisi nie miała z panią Schratt absolutnie żadnych problemów i pozostawała z nią w bardzo serdecznych relacjach. Po tragicznej śmierci jedynego syna, arcyksięcia Rudolfa, cesarzowa miała wyrazić życzenie: chciałabym umrzeć od maleńkiej ranki w sercu, przez którą moja dusza mogłaby ulecieć, i chciałabym, by stało się to daleko od tych, których kocham. Nie wiadomo, czy tak było naprawdę, czy jest to element mitu Sisi, ale jak Państwo wiedzą, właśnie do czegoś takiego doszło. Musimy tutaj jednak jeszcze powiedzieć, że w tym czasie, pod koniec lat 90., Sisi była już faktycznie w bardzo złym stanie zdrowia. To też relacja Ketterla z ostatniego spotkania z mężem, gdzieś w jakimś hotelu, nie pisze gdzie, w hotelowym ogrodzie, rok już 1898. Pisał, że cesarzowa spacerowała bardzo wolnym krokiem i musiała co chwilę odpoczywać na krzesłach i ławeczkach porozstawianych w niewielkiej odległości od siebie. Jesienią tegoż roku Sisi udała się w kolejną ze swoich podróży, tym razem do Szwajcarii. Był to dosyć niebezpieczny kierunek, ponieważ Szwajcaria była w tym czasie takim schronieniem dla różnorakich spiskowców i typów spod ciemnej gwiazdy, z czego cesarzowa doskonale zdawała sobie sprawę. I choć przebywała tam incognito pod nazwiskiem hrabiny Honems, prasa informowała o kolejnych punktach, w których się zatrzymywała. I tak w Genewie 10 września 1898 roku, około godziny 13:30, tutaj proszę Państwa, mamy zdjęcie wykonane dzień wcześniej, ostatnie zdjęcie żywej Sisi, zrobione z ukrycia, którą widzimy tutaj po stronie lewej. Tegoż 10 września, godzina 13:30, do Sisi, która w towarzystwie damy dworu opuściła hotel, by udać się na parowiec Genewa odpływający do kurortu Montreux, nieoczekiwanie podszedł nieznany mężczyzna. Zajrzał pod parasol, wziął zamach i dźgnął cesarzową w okolice serca zaostrzonym przedmiotem. Później okazało się, że był to pilnik, ponieważ człowiek ów nie miał pieniędzy na zakup noża. Po dokonaniu tego aktu uciekł. Cesarzowa upadła, była przytomna. Wyraziła przypuszczenie, że napastnik prawdopodobnie chciał jej ukraść zegarek, po czym kobiety pozbierały się i udały się zgodnie z wcześniejszym planem na pokład statku. Tam jednak Sisi szybko zemdlała, po czym zostało jej rozpięte ubranie
i zauważono, że ma ranę w okolicach serca, z której sączy się krew. Kiedy ją rozpięto, jeszcze odzyskała przytomność i jej towarzyszka zapytała ją, czy bardzo cierpi, na co Sisi odparła, że nie. Następnie zapytała jeszcze, co się stało i były to jej ostatnie słowa. Statek zawrócił na brzeg, ale tam lekarze stwierdzili zgon. Napastnik został rychło schwytany. Okazał się nim włoski anarchista Luigi Lucchini, który, gdy dowiedział się o śmierci swojej ofiary, co zostało ogłoszone tam kilkadziesiąt minut później, zaczął krzyczeć: niech żyje anarchia. Potem przyznał się, że nie żywił do cesarzowej osobistej urazy, ale chciał zabić jakiegoś monarchę, obojętnie jakiego. I chciał w ten sposób zastraszyć arystokrację, którą uważał za wyzyskiwaczy prostego ludu. Miał też nadzieję, że za swoją zbrodnię otrzyma karę śmierci, ale dostał dożywocie. Powiesił się jednak w celi w roku 1910, po tym jak strażnicy zabrali mu notatnik, w którym spisywał swoje wspomnienia. Sisi zmarła w wieku 60 lat, a więc nie była taka młoda, chociaż pamięta się ją jako tą wiecznie młodą, no to jednak swoje przeżyła. Dość powiedzieć, że jej starsza siostra Nene, ta, która miała zostać cesarzową, zmarła naturalnie w wieku 56 lat. Sisi była cesarzową monarchii habsburskiej najdłużej ze wszystkich cesarzowych, bo przez 44 lata. Wnioski z tego wykładu muszą Państwo już wyciągnąć sami. Ja tylko na koniec powtórzę, że Sisi jest taką postacią trudną w ocenie, bardzo złożoną, bardzo wielowymiarową postacią, która zdawała sobie sprawę z tego, że ma problemy, co przejawiało się chociażby tym, że interesowała się leczeniem chorób psychicznych. A kiedy w roku 1871 jej mąż zapytał jej, co najbardziej chciałaby dostać na imieniny, odpowiedziała, że w pełni wyposażony zakład dla obłąkanych. I proszę Państwa, tą jakże miłą ciekawostką chciałem zakończyć. Mam nadzieję, że darują mi Państwo dyskusję, ale wzywają mnie inne obowiązki i chciałbym jak najszybciej wyjść. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.